O, siemaneczko, witam was. Słuchajcie, taki film dzisiaj wymyśliłem. Parę osób mi się pytało, gdzie Domino teraz mieszka, jak mieszka i tak dalej, i tak dalej. No to wbijemy do niego na mieszkanko. Pokażę wam, jak Domino mieszka, jak ma zajebiście w mieszkaniu, bo ma zajebiście moim zdaniem. Sam bym se tak pomieszkał. I myślę, że czołóweczka, nie? No, czołóweczka. Nie wypuszczę ciebie z rąk. Będziemy latać całą noc. Zabiorę ciebie na. Wiecie co? Monochromy to są zajebiste okulary, ale powinny mieć krótszy czas, jak się wchodzi do ciemnego, żeby one się rozjaśniły. I zobaczcie, a tu jest tak mega ciemno i ja mam jeszcze ciemne okulary i to jest kosmos, nie? A tak nie widzę nic, nie? Mówiłem, żeby się tak szybko, no. Surprise! No, siemanko, byczku! Ja jeszcze tutaj nic nie posprzątałem, wstałem dopiero przed chwilą. No jak, no przecież czysto. Nie jest czysto właśnie, widzisz, no bo jakby... No. Trzeba odkurzyć tutaj wszystko, w ogóle na górę... Spokojnie, Domino! Nie wchodź! Ale to dobrze, bo pokażemy, jaka jest rzeczywistość, a nie, że jest... No, rzeczywistość, a nie, że posprzątane pod film. To no dobra, no tak, no masz rację. To już by nie było z życia wzięte, już by były filmy... Zrobiłeś sobie wstęp, widzowie wiedzą, co dzisiaj robisz? Tak, wiedzą, że do ciebie wjechałem oglądać twoje mieszkanie. No. Wiedzą, że to jest znienacka, to znaczy, bo miałem być znienacka. Później, bo miałem być później. Na twoim kanale nie da się rzeczy ustawiać. Co? Powiedz to. Powiedz, żeby wiedzieli. Tak? No. Tak? No. To nie w moim stylu. Zdradzać sekrety YouTube'a. W każdym razie jesteśmy u Domina w mieszkaniu i pokażemy wam, jak Dominik sobie mieszka, jak ma fajnie zrobiona, więc pierw stół. I słuchajcie, i to jest stół Dominika. Tu jesz? Nie. A co robisz? Nie wiem. To znaczy ostatni raz tu siedziałem 3 dni temu. 3 dni temu? No. Słuchaj, oni jeszcze nie wiedzą, no. Czemu jest żółte krzesło. My już wiemy. My już wiemy. I zobaczycie, czemu jest żółte krzesło. Pato! No? Pato, Domino. Już. Coś ci pierw pokażę, co mam. Pato. Przyniosłem ci coś do montowania. Tak, karty pamięci? Super. Na jutro. Jak na jutro? No ja. Nie może tak być. I jeszcze masz jedną nową, nic jeszcze nie nagrałem. I co, ale tu jesz czy nie jesz tu? Nie, ja tu nie jem. Na górze jesz? No. Czyli żarcie bierzesz do góry, czy tu? Nie, tu też nie siedziałem, tu 4 dni nie siedziałem nawet, jeszcze dłużej. Bo pamiętam, że tu siedziałem jeszcze, jak był mój kolega Adam, to siedziałem z nim tutaj. Żeby patrzeć przez okno na ludzi, a wiesz, a z Wiciem tu siedziałem 3 dni temu. I tak jakby, no nie spędzam to za dużo czasu po prostu. Rozumiem doskonale. Czyli ogólnie na dole nie przesiadujecie? To znaczy, no nie przesiadujemy. To znaczy, my w ogóle tu nie przesiadujemy w tym mieszkaniu, tak naprawdę. Bo mam taką sąsiadkę, że to jest jakiś hit, nie? Zaczekaj, Domino, powolutku. Bo to dlatego jest... idę do sąsiadów, do Adama i do Wicia, żeby tam robić imprezę. A tu śpisz? A tu śpię. I montujesz? I montuję. I zjadasz? No i zjadam. A co twoja sąsiadka słyszy, cokolwiek zrobisz? No, ja też słyszę jak drzeria, więc no ja no nie dobra, rozumiem. To robimy test? Nie. Bo no zobaczymy. No ona już policją straszyła. Serio? No tak, mówię ci. Nie ma tam co igrać z ogniem. No jest tam kosmos. No ja też cykam. Czego ja się dowiaduję? Ja tego nie wiedziałem, Domino. No tak jest, no to ja tak z nią pogadam. Nie ma co rozmawiać. A, bo na pewno swoja wina. Bo ma rację, więc nie ma co się kłócić. A, ma rację. Cisza nocna i tak dalej, zakłócanie ciszy nocnej, więc ja wszystko rozumiem. Okej. Okay. No, więc ma rację. To znaczy mogłaby odpuścić, ale no, ma no, rację. Mogłaby odpuścić, ale ma rację. No, sami widzicie, mogłaby odpuścić, ale ma rację. Dobra, kochani, ładny dywanik widzę. Shetland. A co? Może być śmiesznie, nie? Może być śmiesznie. Tak, no nie mam jeszcze telewizora. Ale u mnie śmiesznie, to ja to powiem, co? Co? No nie mam jeszcze... Zaczekaj, jak chcę powiedzieć. Co, synku? Telewizor zniknął wraz ze twoją byłą. Tak. Zabrała?
Zabrała, to i znaczy co? To był jej telewizor. Ale zaczekaj, bo ja dokończę tą piękną puentą. Zabrała? No. Zabrała. A teraz uważaj to, a pilocika też wzięła? Co? Myślę, że to będzie musiał być na pewno takie same cale, jak i był wcześniej. Takie same cale. Już nie pamiętam, jakie to były. Nie będę tam jechał i mierzył przecież. Myślę, że z 48-52. 52. Ale wiecie, taniej jakby było jakieś takie 14, 7, coś takiego, nie? No ale to z iPhone'a tu byś położył człowieku i masz, gdzie jest iPhone? Patrz, 7, 7 ma iPhone. To takiego byś miał telewizora, 7. No i pasuje w ten statyw, nie? No. Patrz, możesz go tu włożyć, no. Okay, tutaj weź go tu. Ej, a ty sobie no, jeszcze... No i możesz to wyciągnąć. Dlatego mówię, że na telefon to jest dobre, no to... żeby taki telewizor mieć w telefonie. Jakby wiesz, tutaj mi te ile już powiadomień, a ja jestem tu 6 minut, człowieku. No dobra, słuchajcie, tak wygląda salon Domina. Okienko, piękny widok. A, tu się ubierasz i zapatrzysz, jak wychodzisz, tak? No. O, kozacko, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Prawdziwy? Nie, to jest sztuczne. Sztuczny. Sztuczny i one bardzo się kurzą, zauważyłem. Wiem czemu, bo stwierdziłeś, że... Ja nie podlewam kwiatów. Nie. Po prostu. Nie. To znaczy tego już podlałem 3 razy, dlatego taki dobry ja. Podlewałeś tego kwiata? No bo wiesz, no bo mam kwiata jednak, to pamiętam, nie? Ale on nie jest no, żartuję, no. Kuchnia. Widzę, że takie przyrządy ogólnie, tak, tak. Które są mega potrzebne, czyli tak, toster. No, no jest brudny lekko, muszę go umyć. No, spokojnie. Ekspresik do kawy, tak. Jak tak robisz, to leci, nie? Tak. Okej, teraz nie leci. To, no. Czajniczek, no byś odkamienił. Wiesz, jak się odkamienia? No, ocet gotujesz i tego. Wiem. No, bardzo się cieszę, że lubisz warzywka. Mhm. Mama mi kupiła. O górę, pewnie czy? Nie użyję tego ani razu. Jak mama ci kupiła? Mama mi kupiła, była mama na zakupy. Mama ci przyjeżdża zakupy robi? No nie, no mama wczoraj była, bo zobaczyła, że ja nie miałem tylko, wiesz, tą lodówkę. No. Miałem tylko to mleko, ten majonez i ten ketchup w lodówce. Dosłownie nic więcej. O, jeszcze te monte. Nie? I mama ci i mama stwierdziła, że mi kupi. Po prostu jakieś produkty, no ale ja i tak nie będę... Ale widać, że mama, bo jak masło, to mama tylko osełkę kupuje. No. Widać, że w Arturo tak, była. Tak, widać, wszystko widać. Wszystkie produkty, które mam w domu. Tak, domina. To widać. Tak? Jakby, no, no, tylko nie wiem, czy ja bo, w ogóle bo zazwyczaj użyję. Jak wchodzisz do kogoś do chaty, tak. To lubię sobie otworzyć, co ma w lodówce, bo ma wszystko inne, co ja mam. A ja tutaj... wiem, że tu twoja mama była. No widać, że pewne była, w 100%. No. No widać. Nawet łącznie z pomidorem suszonym człowieka. Tak, tak, o, no mówię, o. Więc ja nic nie miałem. Pozdrawiam się. Dobrze, tu widzę, mamy piekarniczek. Tak, to też. Ale ty nie jesteś, nie używam. Czarna magia. Tak. Czarna magia. No ale może kiedyś jakaś... Nie, no, no właśnie, no tutaj o. Brakuje tylko dziewczyny w każdym razie, ale umiem takie podstawowe sprawy, wiesz, tu masz termoobieg. No. No i tutaj już dobra, dajesz, dobra. To poczekaj za dziewczyną, tak? Za dziewczyną poczekaj. O, tutaj... Oho! Ty właśnie, ja mam pytanie. No. Chodź, na początek, żeby nikt nie słyszał. Robiliśmy to, ten twój klip. No. 6 litrów Valentine'sa. I gdzie ona jest? No właśnie, gdzie jest? Nie wiem. Pamiętasz, jak tak, byliśmy tak, na tych zakupach, nie? No, no ja nie brałem, no nie braliśmy tego z powrotem. To wszystko wychlaliście tam? No chyba tak. Te 6 litrów Valentine'sa? No. Możliwe. No 2 zgony widziałem, nie? No były, no, no były. Nie powiem po imieniu, bo tego, no. No dobra, idziemy dalej. A to nie jest jeden z tych 6 litrów? Nie, nie, bo to jest pół. Tak, to jest 0,7. 0,7. Taki maluszek. No dobrze. I co, jak taki masz gorszy dzień, to sobie mówisz, lejesz, czy tylko jak masz nie. Dobre dni pijesz? To znaczy, no ja muszę to codziennie chlać, no bo z tymi sąsiadami to się nie da wytrzymać, nie? Płyta indukcyjna, tak? Tak, ona jest pęknięta, ale ona już była pęknięta jak w ogóle jeszcze jak na samym początku. Na samym początku, dobrze. Owoc, no trochę burdlu, trochę burdlu. No bo mówiłem, żebyś przyszedł tam trochę później, nie? Nie tak szybko, bym posprzątał. No dobrze, chociaż... ale czy masz zmywarkę? Mam, ale to kurde, wiesz co, jest tu lipa z nią, bo ona no. Jeszcze wcześniej też tu no. Mieszkałem. No dobrze, sól trzeba wsypać. Nie, jest w sumie. No, jest. Ale dobiegane tej. No mówię, że jakby tu jest taki gnój po prostu. No dawno nie używałem też jej, ale no. Pamiętam, że nie myła już ostatnio. A masz tabletę? Mam! Dawaj no, tabletę, przecież... spróbujemy. Nie! Dawaj! No nie, no co... Bo ty nie umiesz łączyć. Mówię bo ci. Program trzeba odpowiedzieć. Mówię ci, nie działa po prostu. Nie raz. No dobra. Umiem łączyć. Jakiś taki szereg gówno z tego się wydobywa, tutaj, stąd bardziej. Dobra, słuchajcie. Jak ktoś wie, czemu szare gówno się wydobywa z smywarki? No ja też wiem, przecież studiowałem to na YouTube, tak? No to patrz, co?
tutaj, studiowałem na YouTube. Tutaj masz takie gówno, no. Nie? I jakby tutaj jest taki gnój, że ja aż się boję, bo się pożygam po prostu, jak to wyciągnę. A, bo to trzeba wszystko wyczyścić. Tam jest taki... Dobra, trzeba mistrza od czyszczenia kanalizatora trzeba. Kanalizator. Katalizator? Nie, hydraulik. To jest fajnie, bo mam podgląd na ludzi. No, jak widać? Nie widać. To znaczy, jak ktoś przychodzi przez ten, przez drzwi. A, i wtedy to się dopiero... I od razu widzę. No. Okej, okay. Kibel. Jak ktoś kod wpisuje... Proszę, kibelek. Taki malutki, skromny. No, nie mam niestety prysznica. Zlemosmywak wielkości iPhone'a. No. No, nie mam prysznica ani wanny. Niestety. No, ale jakoś się myję. No przecież na kurze masz. No wiem. No nie wiem, no generalnie, no tak, a co ciebie obchodzi najbardziej? Ciebie, co najbardziej interesuje? Gdzie bym se poleciał? Jakie rejony świata? No to świata? Ja ci pokażę, gdzie bym poleciał. No. Uwaga, teraz widzowie macie chwilę, żeby pomyśleć, gdzie Remo pokaże, gdzie by chciał lecieć. I uwaga, Remo pokazuje, gdzie by chciał lecieć. Gdzieś tu chyba. Wiesz, tu byłeś. No tu bym chciał lecieć. Ale tu byłeś. Czechy mnie interesują. No ale to nie są Czechy. A gdzie są? Tu są Czechy. No. Tu gdzieś. No. Serio. Pragę. Mega. Ostatnio myślałem, ale to se pojadę, a nie polecę. A polecieć to bym chciał tu. Portugalia. Okay. Kozacko jest. Dobra. Chodźmy na górę. Chodźmy na górę. Bezpieczniki. Wszystkie są do góry. Okej, okay, wszystko działa. Najważniejsze. Idź pierwszy. Dobra, zapraszam. No. No tak jak mówiłem, no nie jest posprzątane. Prania nawet nie zrobiłem. I tak, i ta sypialnia pięknie tu wygląda, nie? Tylko no ja przed chwilą co się obudziłem. Więc musicie mi wybaczyć. Łóżko nie jest pościelone. Wow. Nie jest odkurzone. Ale zarąbiście. Ale no mówię ci, jakbyś przyszedł trochę później, to by był lepszy efekt. Ale masz kozacko, tyle ci powiem. Bo ja dopiero co wstałem, no. Ale ten dywan jaki taki grubiutki. Tak, grubiutki i mega dużo kurzy. Tu nawet Afeniks by mógł spać. To znaczy, no może wytnę to z noga, co? Okej. Okay. On jeszcze w to uwierzy, nie? I tu przyjdzie i zaśnie, nie? Dobra. Ładnie. Jakbyś gdzieś wyjeżdżał, no? To z chęcią przyjdę. Dobra. Okej. Okay. Tak. Drugi pokój. Tutaj. Studio. Tak, i tu jem. I tu montujesz. Jem, no. Tej. Co ty masz na tapecie? A, no tak. No, to tak wyszło, po prostu, wiesz. No łatwiej się wtedy montuje, szybciej. Nie mam ciebie jeszcze na tapecie. Dobra, zaczekaj, ja muszę do oficów coś powiedzieć. Mam syna psychofana mojego. No, miłe to. Miłe. Miłe to jest. Nie wycinaj tego, co tam pojedziemy. Dobra. No. I tak będę to widzieć. No właśnie, bo montuję. No właśnie. No, no dobrze, i tu jest montaż, tu se grasz w kierki, tak? Tak. W Lola? Tak, w Lola ja głównie gram, no. Przeważnie. A w CS-ach czemu ze mną nie chcesz grać w CS-a? No bo nie lubię CS-a. Skina ci tam jakiegoś. Niech widzowie piszą w komentarzach, bo to tak zazwyczaj jest, że się ludzie dzielą na CS i na Lola po prostu. No tak. Więc... I Minecraft, a to młodsi. A to młodsi, nie? Okay. Tam... Albo nawet jak ludzie nie grają ani w CS, ani w Lola, to zawsze coś wybiorą, okay. Nie? Okay. Więc piszcie w komentarzach, jaką grę wolicie. Okej, okay. CSGO czy LOL. Tylko te dwie macie i wpisujcie. No, jestem ciekaw, jak to się podzieli wśród widzów. Dobrze, tutaj taki wieszaczek na takie szybkie t-shirty. Nie, na pranie to jest wieszak. Tej, my te wykuszacze w Ikei spotkaliśmy. Wiem, montowałem to przed chwilą, nic przez nich nie słychać. Czaisz to? Weź coś spróbuj powiedzieć. No. To było bez sensu. Że te no tak, powiedziałem. Tak, że to no powiedziałem. Nie wiem tego domówić, nie? No. Słyszałeś? Nie. Nie. Dobra, chodźmy dalej do wino. Co tu masz? O! No. A to wieszaki ewentualnie... Serce mam otwarte. Open... Open heart! Słyszycie? To w komentarzach. I tu... No i łazieneczka. Tak, i ostatnia... Masz jednak wannę i masz natrój. Tak, żartowałem tam na dole po prostu nie mam. No i pralka, bardzo ważna rzecz. Umiesz prać? Prać umiem. Okay. I możemy wstawić jakieś pranie, bo by się przydało. Czarne do czarnego, wiesz. Tak, no? Ale czarnego już dzisiaj nie robię. No, a, bo tak sobie robisz raz. Tak. To też byś mógł do jednego wszystko.
Tak, no ja też srać to przecież no. Wszystko ze sobą. No byle białe, czarne, nie? I kolor taki żółty to byś... Tak. No. Czekaj, ja zaraz to wszystko tu wpierdzielę, wyciągam. Ja też, bo mama to tak się sra, że mama na przykład zielone do zielonego, niebieskie do niebieskiego. Nie, ale to tak nie można. No nie. Ale wtedy człowiek jest smutny jak żyje, no to wiesz, jakby... Tak. A tak nie można żyć po prostu. No. O, leci. Umyję sobie. Tak, ja się robię kolor. Kolor co robisz? Tak. No i tak wyglądało mieszkanie, wygląda mieszkanie, gdzie mieszka Domino. A więc mamy odhaczone na liście filmów, które mam do zrealizowania, a listę mam jeszcze tak dużą, że jasny gwint. Lecę, podzwonił rozmiar, czeka za mną i będziemy na pewno jeszcze dzisiaj coś nagrywać. A więc to nie koniec vlogowania dla mnie na dzisiaj, ale dla was to dzisiaj koniec vlogasa z Remo. Zapraszam jutro o 20:00. Subarykcja, like, komentarz. Nic, byle wiedz przed siebie.